i znosi pierwsze jajeczka i buduje gniazdo. Ta samica. Tym czmiele różnią się na przykład od pszczół, gdzie samica królowa nigdy niczego nie buduje. Samica czmiela buduje gniazdo i pierwsze larwy karmi sama. Czyli leci popyłek, jest to duży czmiel, leci popyłek, karmi pierwsze larwy. Jak wychowa te pierwsze larwy, które się urodzą, przepoczwarczą, to wszyscy ze szkoły znamy, to, że ona nie ma za dużo czasu dla nich, więc one są malutkie. I Państwo na wiosnę widzicie taki czmiel z rudą dupą i taki. To jest ten sam gatunek. Czmiel kamiennik, tylko pierwsze pokolenie malutkie. Później te robotnice zaczynają karmić następne, następne i następne. Czmiele są coraz większe. Zależy to tylko od ilości pokarmu. Od niczego więcej. Im mniej papu dostaje larwa, tym owad doskonały jest mniejszy. To jest taka ciekawostka dotycząca czmieli. Następnie na koniec lata, gdzieś o tej porze, rodzą się samce, pierwsze pokolenie samców czmiela i później rodzą się samice, nie robotnice, tylko samice. Następuje kopulacja i samice hibernują, każda w swojej dziurce, której się uda, to się uda i cykl zaczyna się od nowa. Czyli jest to jednoroczny przeważnie cykl takiej rodziny. Wszystko zaczyna się, czy przezimuje samica. Ciąży w tej norce. Tak. Zimują. Tak, hibernuje. Zwyczajnie hibernują. Miża, zresztą ona nie jest stało ciepła, więc po prostu najnormalniej zamyka oczy, że się tak wyrażę i rok tylko. Po prostu ta samica, która pierwsza, tak dużo z siebie daje, że ona nie jest w stanie przeżyć. Następna ciekawostka. Oprócz czmieli mamy jeszcze taką malutką grupę z nimi bardzo blisko spokrewnionych owadów. Nazywają się czmielińce. To cwaniaki są niesamowite. Ponieważ co robi taka samica czmielińca, która się budzi wiosną? Budzi się 2-3 tygodnie po czmielowej samicy, która już założyła gniazdo. Idzie do tego gniazda, zaciuka tą czmielową, a dalej jest wszystko to samo. Czyli te robotnice wszystkie pracują na tego czmielińca. Takich gatunków mamy 8, bardzo podobnych. Jak jest czmiel rudy, jest też czmieliniec rudy, który tam się podmienia. Po angielsku nazwa jego kukułka. Taki troszkę do kukułki podobny. A te małe nie poznają, że to nie to? No, na tym to cały ten kawał polega. Nie wiem, czy to mikra, czy co one tam im robią. Ale gatunki trwają, czyli jest dobrze. Co o czmielińcach ciekawego jest? Ponieważ czmiele ogólnie nie są agresywnymi gatunkami, prawda? Czmiel, to musisz go naprawdę coś mu fest zrobić, żeby on cię ugryzł. Ale boli. Bardzo. Natomiast czmieliniec nie wbija żądła. Dosłownie to jest tylko tak, jakby cię tam trykło. Są jeszcze delikatniejsze, przed ludźmi uciekają. Jak to kukułki, nie? Coś o czmielach, jakieś pytania? A ten czmieliniec, jeśli nie podłoży tam... To umiera. To umiera. Tak. Sam nie może sobie dać rady. Nie. Czyli pasożyt. Ciach! Czy wszystkie czmiela mają żądła? Czy każdy może ugryźć? To nie, ale każdy może urządzić. Każdy może urządzić, tak. Czmiele trzeba mocno zdenerwować, żeby ugryźć. O, a ja wiem, bo kiedyś zdenerwowała. Co jest jeszcze bardzo ciekawe? Co jest ciekawe u czmieli? Nieduża jest różnica genetyczna pomiędzy matką królową a robotnicą. Tam niewielkie różnice występują między nimi. Czyli matka i buduje gniazdo i nosi pokarm. A co jest jeszcze ciekawsze, gatunki są tak przystosowane, ponoć są najlepiej przystosowane ze wszystkich owadów zapylaczy tak naprawdę do istnienia, ponieważ samca nikt nie karmi, to nie pszczoły. Nikt nie karmi. Samiec wyfruwa, musi się najeść sam i wrócić. Co nie zdarza się u pszczół w ogóle. Jest całkiem inaczej, opowiem na następnym stanowisku, ale jest kompletnie inaczej. Tutaj każdy musi się najeść sam, przyjść do gniazda, wychować młode, dbać o to, żeby było następne pokolenie. I teraz o czmielach, co jest najważniejsze? No najważniejsze dla czmiela, największym wrogiem czmiela jest człowiek. No niestety człowiek świat zmienił cały, a czmiel nie zmienił się wcale. I on potrzebuje papu, a papu to przeważnie jest pyłek. One też jedzą nektar, ale głównie pyłek. Więc potrzebują przez cały sezon wegetacyjny kwiatów. Spójrzcie Państwo, koniec kwiatów. Nie ma. Ale tutaj można znaleźć pełno.
Dlatego tu akurat Zbyszku stanąłem. Ponieważ szumnie nazwaliśmy to wrzosowisko, to miejsce. I rzeczywiście można tu znaleźć szczególnie rudodupkowego szmiela kamiennika. Mojego ulubieńca.